Dzień dobry, Wiktoria Katus, zapraszam na Sport Opolski Ekstra. Lipiec to sezon plażowy, my zatem magazyn rozpoczynamy od wizyty na gorącym piasku i przenosimy się do Głuchołaz. W weekend odbyły się tam otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w beach soccerze. Organizatorem dwudniowej imprezy był miejscowy Gosir przy współpracy z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej. Ponad 30-stopniowy upał, piaszczyste boisko blisko basenu, efektowne gole i mnóstwo sportowych emocji. Turniej plażowej piłki nożnej Beach Soccer nad Białką już po raz 17 zgromadził miłośników tej specyficznej odmiany gry zespołowej. Piłka nożna plażowa, mówimy też w skrócie Beach Soccer, ale my nie aspirujemy do miana jednej z eliminacji Mistrzostw Polski i tak dalej. Poza tym 17 lat temu, jak zaczynaliśmy grać Beach Soccera, to ten Beach Soccer w Polsce był bardzo niewyraźny, nie było zunifikowany przepisów i trochę żeśmy wymyślali swoje, a to już jest w tej chwili tradycja. Czyli jeżeli mecz kończy się wynikiem nierozstrzygniętym, strzelamy z linii pola karnego do bramki po przeciwnej stronie. To zasady tak zwanej dogrywki, czyli rzuty dodatkowe, które z pewnością nie należą do zbyt łatwych. Przekonała się o tym jedna z drużyn na etapie półfinału, która do naszego regionu przyjechała aż z województwa kujawsko-pomorskiego. Mieliśmy ponad 400 km. Moja drużyna za tydzień startuje w Młodzieżowym Pucharze Polski w Ustce. Uznaliśmy, że turniej w Głuchołazach tydzień przed to jest świetne przetarcie się z drużynami, które tutaj występują. Do rywalizacji na piasku przystąpiło w sumie 6 zespołów. Opolszczyznę reprezentowała m.in. miejscowa ekipa pod nazwą M-Mano. Nie brakowało również drużyn, które cyklicznie odwiedzają nasz region. Jeździmy tu już 10 czy 12 nawet już rok. Organizatorzy wszystko fajnie robią, do porządku zadbane. Zabawa jest, nie ma jakichś tam spin. Gry o tak zwane złote batki. Beach soccer jest przede wszystkim nieprzewidywalny, czyli tak naprawdę nie wiemy, jak ta piłka się od tego piasku odbije i to jest taki element zmienny w porównaniu do zwykłego futbolu. Także bardzo się cieszymy, że jest taka forma, że możemy ją uprawiać i że są do tego po prostu w Głuchołazach warunki, bo też nie każda gmina, nie każdy powiat coś takiego ma. A wspomniane warunki pozwalają na to, aby w pełni cieszyć się beach soccerem, który zarówno dla zawodników, jak i kibiców dostarcza wiele frajdy. Beach soccer jest najbardziej efektownym i efektywnym sportem, ponieważ pada faktycznie bardzo dużo goli w trakcie meczu więcej niż w futsalu czy w klasycznej piłce. A do tego, tak jak tutaj zauważyłeś, no jest kwestia tej przewrotki, która jest takim znakiem rozpoznawczym tej dyscypliny. Jak to mówią, są plusy dodatnie i są plusy ujemne. No, jest inna gra po prostu. No, czasami te przyzwyczajenia z takiej normalnej gry zostają i to wykorzystują może bardziej takie drużyny, które nie jeżdżą na piasek i na przykład bramkarze, że mogą kopać normalnie nogą z ręki, jak sobie rzucą. Zwycięzcą 17. edycji turnieju została drużyna FC Bez Szans z Rudy Śląskiej, która w finale pokonała 3-1 ekipę M-Mano. Podium uzupełnił Jastrząb Bielszowice. Natomiast dzisiaj w imprezie towarzyszącej dla dzieci wzięło udział 10 zespołów, które rywalizowały ze sobą w dwóch kategoriach wiekowych. W Kluczborku również było gorąco, choć takie warunki atmosferyczne nie przeszkodziły w rywalizacji MKS-u Kluczbork ze Stalą Brzeg. Piłkarze tych zespołów zagrali już nie w ligowej potyczce, a w meczu sparingowym. W zeszłym sezonie te drużyny zacięcie rywalizowały w trzeciej grupie trzeciej ligi. Teraz różni je jeden szczebel rozgrywkowy, ale łączy je fakt, że do następnego sezonu przystąpią z nowymi trenerami. Traktuję tą przygodę w Brzegu jako coś, co może mnie rozwinąć jako trenera. Nowe doświadczenie. Wcześniej większość mojej przygody trenerskiej spędziłem w piłce młodzieżowej, więc to jest... Piłka niby jest taka sama, ale tu są inne relacje, inaczej się rozmawia z zawodnikami. Współpraca jest bardzo, bardzo fajnie organizacyjnie, boiska w dobrym stanie, bazy mamy, no nie można na nic narzekać, tylko pracować i skupić się na graniu, zabezpieczenie medyczne. No pod każdym względem organizacyjnie jest naprawdę, mamy komfort pracy i z tego trzeba się cieszyć, szanować i oby to wszystko nam pomogło przełożyć na dobry wynik. Obie drużyny testowały sporą ilość zawodników. W MKS-ie było 5 takich graczy, natomiast w Stali ponad 10. Jeden z nich po niecałym kwadransie rywalizacji w Kluczborku pokonał nowego golkipera miejscowych, Dariusza Szczerbala. Zarówno gospodarze, jak i goście mieli szansę na zmianę wyniku, ale akcje okazywały się bezskuteczne, do przerwy 0-1. Po zmianie stron MKS szukał okazji do wyrównania, ale brakowało celności lub świetnie interweniował bramkarz Brzeżan Aleksander Firek.
Jeszcze pod koniec próbował Mateusz Dychus podwyższyć wynik, jednak uderzył za słabo, by zaskoczyć Szczerbala. MKS Kluczbork, Stal Brzeg 0-1. Cieszy zwycięstwo, cieszy, że nie straciliśmy bramki. Kluczbork jest niezłym zespołem, gra w lidze wyższej, także to na pewno możemy sobie zapisać na plus. Jeśli chodzi o organizację gry, to jeszcze to nie jest to na pewno do czego dążymy, bo troszkę gramy z marszu i jeszcze wiele pracy pod względem taktyki i organizacji gry przed nami. Pierwsza połowa taka wyrównana, fajna, druga uważam, że pod naszą kontrolą, ale nie przełożyło się na wynik, ale to nie było w tym meczu najważniejsze. Próbujemy wprowadzić tutaj sposób grania, poruszania, zachowania i te reakcje z każdym dniem, no i ze sparingiem widać, że są lepsze, mimo że się nie przekłada na wynik. Dla podopiecznych trenera Schmidta było to pierwsze spotkanie towarzyskie. Następne rozegrają u siebie z rezerwami Śląska Wrocław w najbliższy wtorek o 17:00. O tej samej godzinie, ale dzień później, kluczborczanie zagrają na boisku KKS-u sparing z Wartą Sieradz. Pozostajemy w temacie piłki nożnej, również sparing, choć ten ostatni w okresie przygotowawczym mają za sobą piłkarze Odry Opole. Na własnym stadionie zmierzyli się z Ruchem Chorzów o meczu, a także o zbliżającym się sezonie Fortuna pierwszej ligi. Z trenerem niebiesko-czerwonych rozmawiał Bartosz Kamiński. Odra zakończyła serię swoich sparingów porażką z Ruchem Chorzów 0-2. O tym, jak i o wszystkich meczach przygotowawczych, porozmawiamy z trenerem Odry Opole, Adamem Noconiem. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Jak pan ocenia ten mecz, jak i cały cykl przygotowawczy? Znaczy, myślę, że standardowo. Zacznę od przygotowań. Mało ruchów w naszej kadrze. Myślę, że powinno być to plusem. Nie odeszli żadni zawodnicy kluczowi, oprócz Pingota, które skończyło się wypożyczenie. Tak więc takie przygotowania normalne, króciutkie, jak to w lato. Ciekawe sparingi. Jedne lepsze, jedne gorsze. Dzisiaj uważam ten sparing troszeczkę przegrany za wysoko, bo sytuacji mieliśmy sporo, jakoś ta piłka nie chciała wpaść, ale poza tym zagraliśmy fatalnie w obronie w pierwszym kwadransie tego spotkania i to miało wpływ na wynik, dlatego gra obronna mnie bardzo zmartwiła dzisiaj w tych pierwszych minutach, bo trzeba być skoncentrowanym od pierwszej minuty meczu, a sytuacje, które stwarzamy na pewno na plus, z tym, że skuteczność była dzisiaj fatalna. Tyle sytuacji stworzyć z ekstraklasowym zespołem, to naprawdę szkoda, że nic nie wpadło. Na czym najwięcej pracowaliście podczas tego okresu przygotowawczego? Powiem panu, że nad wszystkim. Krótki jest ten okres przygotowawczy, tak więc tutaj ja się nie skupiłem na żadnym takim aspekcie jak w zimę, że na pewno ważna była obrona. No tutaj idziemy normalnym takim tokiem, bo krótka była przerwa, tak więc tutaj nie powiem panu nad czym najbardziej, bo tak wszystko po trochu i standardowo. Chciałbym porozmawiać jeszcze o transferach. Nie było faktycznie dużo ruchu, czyli rozumiem, że ten styl nie będzie się zmieniał. No zobaczymy, tamta runda była dobra, mało ruchów kadrowych, no ale ta liga jest bardzo mocna. Uważam, że chyba najmocniejsza w historii pierwszej ligi, tak więc zadanie będziemy mieli na pewno bardzo trudne. Czy będą jeszcze jakieś wzmocnienia? Zobaczymy, bo tutaj zarząd i ja usilnie szukamy dziewiątki, żeby wzmocnić konkurencję na tej pozycji, tak więc do końca okienka transferowego jest jeszcze troszkę czasu i może napastnik jakiś do nas przyjdzie. No właśnie wspomniał pan, że to jest bardzo mocna liga, więc w takim razie jaki cel sobie stawiacie na ten sezon? No ja myślę, że celem jest prezentować się w każdym meczu bardzo dobrze, walczyć o jak najlepszy wynik sportowy i w każdym meczu walczyć o zwycięstwo. Tego życzę oczywiście panie trenerze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja tylko przypomnę, że nowy sezon Fortuna pierwszej ligi zacznie się już 21 lipca. A teraz czas na nasz cotygodniowy cykl Polska i Świat, a w nim zaczynamy od kolejnego światowego sukcesu pochodzącej z Korfantowa Barbary Bieganowskiej-Zając. Zawodniczka z naszego regionu zdobyła złoty medal w biegu na 1500 metrów T20 na paralekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Paryżu. Wyścig ukończyła z ogromną przewagą nad swoimi rywalkami i z najlepszym w tym sezonie czasem 4 minut 28 sekund i 66 setnych. Bieganowska-Zając wywalczyła tym sposobem także kwalifikacje na przyszłoroczne Igrzyska Paraolimpijskie w Paryżu. Był to 11 medal dla Polski podczas tegorocznych Mistrzostw Świata w paralekkoatletyce. Impreza potrwa jeszcze do jutra.
piątek w znakomitym stylu Michał Kwiatkowski wygrał 13 etap wyścigu Tour de France. Po samotnej ucieczce 12 km przed metą 33-latek triumfował na słynnym wzgórzu Grand Colombier. To drugie w karierze etapowe zwycięstwo Polaka w wielkiej pętli. Dzisiaj z kolei ten ostatni atak to chyba największy wysiłek w moim życiu. Kontrolowałem jednak swoje tempo, swoją energię i byłem na to gotowy. Po wczorajszym 14. etapie Tour de France Kwiatkowski zajmował 44. lokatę w klasyfikacji generalnej. Na 19. miejscu znalazł się natomiast Rafał Majka. Finał Ligi Narodów Siatkarek nie dla reprezentantek Polski. Wczoraj biało-czerwone przegrały w półfinale z Chinkami 0-3, ulegając odpowiednio w pierwszym secie do 18 oraz w dwóch pozostałych do 23. Drużyna Stefano Lavariniego wciąż ma jednak szansę na historyczny medal rozgrywek. Na pewno od samego początku naciskały na nas. Zagrały bardzo dobre spotkanie, zagrywką w obronie, w bloku. Było widać, że naprawdę przepracowały całą naszą grę. Było ciężko jakkolwiek zdobyć punkt i dzisiaj były lepsze. Dla nas nadal gramy o coś niesamowitego, o historię dla polskiej siatkówki, więc po prostu głowa do góry, zapominamy dzisiaj o meczu, nawet nie zapominamy, wyciągamy wnioski. I wierzę, że jutro wyjdziemy dużo silniejsze. Dzisiaj Polki zagrają o brązowy medal z Amerykankami, które w walce półfinałowej uległy Turczynkom 1-3. Początek spotkania o godzinie 21 czasu polskiego. Transmisja dostępna na antenie Telewizji Polskiej. 27. edycja Grand Prix Opolszczyzny w siatkówce plażowej wchodzi w decydującą fazę eliminacyjną. Miksty rywalizowały w Mosznej, natomiast panie i panowie o awans do turnieju finałowego walczyli w Kędzierzynie-Koźlu. Panie rywalizowały po raz czwarty w turnieju eliminacyjnym w siatkówce plażowej, natomiast mężczyźni po raz trzeci. Ta runda była wyjątkowa, ponieważ połączona z mistrzostwami miasta Kędzierzyn-Koźle. Mamy 13 par męskich, w tym 7 z Kędzierzyna samego Koźla. Panie trochę mniej grają, jest tylko jedna para z Kędzierzyna-Koźla. 8 par ogólnie wystąpiło turnieju żeńskiego. Jest to po prostu ukłon w stronę organizatorów Kędzierzyna-Koźla, Mosiru, który po raz kolejny udostępnia nam swoje obiekty do finału. Również daje środki finansowe na nagrody. Uczestnicy walczyli nie tylko o punkty do Grand Prix, lecz także o bezpośrednią przepustkę do turnieju finałowego. Tu jest pewien bonus dla zawodników grających w Kędzierzynie-Koźlu, że najlepsze drużyny otrzymują tak zwaną dziką kartę, która upoważnia do gry w wielkim finale naszego turnieju, który będzie właśnie rozgrywany na obiektach Mosiru Kędzierzyna-Koźla 5 i 6 sierpnia. To właśnie dzika karta wpłynęła na większe zainteresowanie tym turniejem. W związku z tym liderzy mieli utrudnione zadanie, by utrzymać swoją pozycję. Mamy do wykonania swoją pracę, którą staramy się też połączyć z dobrą zabawą i na każdym turnieju staramy sobie to jakby pokazać i pokazać się z jak najlepszej strony. Wydaje mi się, że z wszystkich poprzednich turniejów eliminacyjnych, które odbyły się w Głuchołazach i Kamieniu Śląskim, to na tym w Kędzierzynie-Koźlu poziom jest najwyższy. W zawodach mógł wziąć udział każdy, kto ma zapał do gry w tę dyscyplinę sportu. Nastawienie jest zawsze bojowe. No, chcemy pokazać się jak z najlepszej strony. Nie jest to łatwe, wiadomo, każdy z nas już założył rodzinę, ma pracę i tak dalej, inne obowiązki, ale traktujemy te turnieje tak rekreacyjnie, cieszymy się, że możemy się jeszcze poruszać, nie ma jakichś cięższych kontuzji, więc nastawienie nasze zawsze jest pozytywne. Całe przygotowanie imprezy pomogło rozbudzić w zawodnikach chęć sportowej rywalizacji. Organizator tutaj bardzo się stara, żeby wszystko wyglądało jak najlepiej, żeby było jak najwięcej par na wysokim poziomie, żeby kibice dopisywali, także na plus. Wśród panów najlepsi byli Błażej Gwóźdź i Marek Setlak z Opola. U pań bezkonkurencyjne były Klaudia Kubas i Martynika Robel z Wrocławia. W sobotę odbył się turniej mixtów w Mosznej, który wygrał także duet ze stolicy Dolnego Śląska, Oliwia Pawleta i Jakub Zimowicz. Na koniec magazynu przenosimy się nad Jezioro Nyskie. Władze klubu sportowego Beach Volley Nysa wiedzą, jak wykorzystać przerwę od turniejów eliminacyjnych Mistrzostw Nysy w siatkówce plażowej. Lukę pomiędzy zmaganiami profesjonalistów postanowili poświęcić początkującym. W piątek odbył się tam pierwszy oficjalny turniej amatorski Sako Summer Cup.
To swojego rodzaju ukłon organizatorów prestiżowego turnieju w stronę turystów oraz wszystkich tych, którzy chcieliby poczuć podobne emocje, jakie towarzyszą zawodowcom na plaży w Skorochowie. Ta inicjatywa wynikła od jednego z naszego kolegi, który jest członkiem naszego klubu. Chciał po prostu zrobić taki turniej, żeby był bardziej dla amatorów skierowany niż już dla zawodowców. Powiem szczerze, my jako Beach Volleynista zaczynaliśmy na początku, można powiedzieć, też od takiego turnieju amatorskiego, tylko że można powiedzieć, że troszkę w przyspieszonym tempie poszliśmy do przodu z tym wszystkim, ale jak gdyby bardzo dużo osób i par tutaj, które przyjeżdżają, chciałby po prostu jako amatorzy spróbować swoich sił na boiskach Beach Volleynista. Co przełożyło się również na frekwencję. W turnieju wzięły udział 22 osoby, z których utworzono 11 par. Wśród zainteresowanych byli również ci, którzy w siatkówkę grać potrafią i udowodnili to nieraz, chociażby w lidze czy podczas mistrzostw Nysy. Zrobiliśmy to tak spontanicznie, że ja z racji tego, że znam troszkę tutaj właśnie tych zawodników, rozstawiliśmy ich, po prostu rozstawienie zrobiliśmy od 1 do 10 i ci teoretycznie słabsi, taki typowo amatorzy, połączyły swoje siły losując właśnie tych rozstawionych zawodników. Jednym z nich był dobrze znany nyskiej społeczności siatkarskiej Łukasz Owczarz, który przerwę od zmagań eliminacyjnych również wykorzystał na sportowo. Jednak jego rola na boisku mogła nieco przypominać amatora nauczyciela. Patrząc po wieku mojego partnera, to mógłbym powiedzieć, że on jest moim nauczycielem, ale może tak powiedzieć, no gdzieś bardzo możliwe, że gdzieś tam największe doświadczenie mam z ludzi, którzy tutaj grają na tym turnieju, ale nie o to chodzi, mówię. Ja tu przyszedłem bardziej w roli amatora, jako znajomy i pobawić się dobrze. Amatorski turniej był również okazją do spędzenia czasu z rodziną. Jedną z siatkarskich par tworzył bowiem Piotr Dytko ze swoim synem Dawidem. W tym roku zaproponowałem, że może Anusz spróbujemy. Ja tam też gdzieś coś miałem wspólnego z siatkówką w wcześniejszych latach. Także jest okej, jest fajna zabawa, próbujemy. Spróbujemy się, no świetna zabawa, także nie przejmujemy się. Z tatą gra się świetnie. No, coś można jeszcze poprawić, ale jest dobrze. Myślę, że za rok będą większe szanse. Takiej możliwości nie wykluczają również organizatorzy, gdyż plany na kolejne turnieje są dość ambitne. Będzie tych turniejów jeszcze więcej tutaj, a jak po prostu mamy godzinę taką troszkę, bo w godzinach popołudniowych rozpoczęliśmy ten turniej. Myślę, że będziemy grali przy sztucznym oświetleniu, bo wszystko w tym kierunku już idzie. Także bez względu na to, ile będzie par, nawet jak będzie 50, to będziemy grali nawet do białego rana tutaj. Zwycięzcą turnieju okazała się para Damian Kramarski, Daniel Fedorec. Podium uzupełniły duety kolejno Łukasz Owczarz, Dariusz Jadzyn oraz Dominik Urbaniak, Jakub Blachut. W dzisiejszym magazynie to już wszystko. Na następny Sportopolski Ekstra zapraszam w imieniu Krzysztofa Kostęckiego. Dziś serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.